Hej, Anony, opowiadam wam upośledzoną historię. W Lidzbazie mieliśmy takiego kumpla. Nazwijmy go Szaweł. Był typowym stuleją niewychodzącym z piwnicy. Nawet w sumie spoko typ, tylko trochę mu nie szło z lożkami. Któregoś dnia dał się wyciągnąć na imprezę. Wmusiliśmy w niego pół litra wody, a potem położyliśmy go do łóżka, żeby wytrzeźwiał. Jeden koleś patrzy na niego i mówi: Ej, wsadźmy mu masło w odbyt. Pomysł chory, ale zaczęliśmy wyobrażać sobie jego reakcję. Wprowadziliśmy w życie nasz plan i obudziliśmy Jarka. Spojrzał na nas z nietrzeźwym wzrokiem i poszedł do kibla. Zaczęliśmy z niego śmieszkować, ale nie powiedział nic o maśle, co nadało plus pięćset śmieszności temu wszystkiemu. Ku naszemu zdziwieniu orzekł, iż bardzo dobrze się czuje. Spytaliśmy się go, czy aby na pewno wszystko w porządku. Potwierdził i odjechał Uber'em do domu. Następnego dnia opowiedział mi o dziwnej przygodzie pod prysznicem. Otóż, kiedy się mył, odkrył masło między swoimi pośladkami. Z trudem wytrzymałem od parsknięcia śmiechem. Jarek w sekrecie dodał, że spodobało mu się to i włożył do odbytu margarynę, bo stara akurat zużyła całe masło do kanapki. Przez następne tygodnie pielęgnował swój fetysz. Trochę się tego brzydziłem, ale z niewiadomych powodów dalej się z nim trzymałem. Pewnego dnia z innymi ziomkami, nie tymi, z którym zdrowowaliśmy Jarka, poszliśmy na survivalową wyprawę do lasu. Miała być dobra zabawa, ale oczywiście zgubiliśmy drogę powrotną i zaczęła się naprawdę survivalowa przygoda. Zrobiliśmy się głodni, więc gorączkowo szukaliśmy czegoś do jedzenia. Kiedy myślałem, że będziemy żywić się robakami, jeden kolega znalazł gniazdo jakiegoś ptaka. Wykradliśmy z niego jajka i postanowiliśmy, że zrobimy jajecznicę. Ziomki wysłały mnie po wodę, w czasie kiedy oni smażyli jajka. Kiedy już wróciłem, jedli jajcznicę, ale na szczęście zostawili dla mnie porcję. W połowie jedzenia znalazłem w niej włos. Zapytałem ich o to, na co oni odparli, że masło było trochę brudne, ale zjadliwe. Poczułem przerażenie połączone z rozbawieniem Taki jak ładna lożka, którą przed chwilą przeleciałeś, rozpina kostium ładnej lożki, a potem się okazuje, że to facet po pięćdziesiące. A skąd macie to masło? Zapytałem. No, Diarka odpowiedział któryś z nich.